BBC. Szykuje się nowy sojusz trzech krajów, w tym Polski BBC. W tym tygodniu może być ogłoszony nowy sojusz w Brytania, Polska, Ukraina. W tym tygodniu może być ogłoszony nowy sojusz łączący Wielką Brytanię, Polskę i Ukrainę, informuje ukraińska redakcja BBC, powołując się na źródła. Strony uzgadniają szczegóły umowy, podaje portal. W tym tygodniu może pojawić się nowy sojusz w dziedzinie bezpieczeństwa i polityki, łączący Wielką Brytanię, Polskę i Ukrainę. Źródła BBC podają, że do Kijowa może przybyć brytyjski premier Boris Johnson. We wtorek w ukraińskiej stolicy wizytę złoży zaś polski premier Mateusz Morawiecki. BBC twierdzi, że może być to związane z ogłoszeniem powstania nowego sojuszu. Poważnie pracujemy nad tą opcją, ale rozmowy trwają, uzgadniamy szczegóły, przekazało źródło w biurze prezydenta Ukrainy. Głównym zadaniem nowego układu ma być przeciwdziałanie rosyjskiemu zagrożeniu i wspólna praca na rzecz przyszłości europejskiego bezpieczeństwa, pisze BBC. Nowy sojusz tworzony jest na tle zwiększonego zagrożenia na ukraińskich granicach i dostarczania broni na Ukrainę przez Wielką Brytanię, kontynuuje. Strategia małych sojuszy. Jako pierwsza o nowym sojuszu mówiła minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss 21 stycznia w Australii, wskazuje serwis. Według BBC Ukraina zainicjowała nowy format współpracy na początku grudnia. Ma być to część strategii małych sojuszy, takich jak na przykład Trójkąt Lubelski, Polska, Litwa, Ukraina. Serhii Sołotki z Centrum Nowa Europa ocenia, że sojusz wygląda logicznie. EU otrzymuje od Londynu jedno z największych wsparć w sektorze wojskowym i bezpieczeństwa, a Polska jest zainteresowana, by Ukraina wzmacniała swój potencjał obronny. Według eksperta Oleksandra Krajewa taki sojusz jest częścią brytyjskiej strategii przywrócenia wpływu na świecie i w regionie po Brexicie. Londyn, Warszawa i Kijów dodatkowo aktywnie przeciwdziałają rosyjskiemu zagrożeniu, dodaje. Krajew zaznacza, że wszystkie te trzy stolice mają też pewne pretensje do Unii Europejskiej. Eksperci nie wykluczają dołączania do nowego formatu innych krajów wschodniej flanki. Mapa nowego sojuszu, która przedstawia logistykę dostarczania brytyjskiej broni na Ukrainę, jest pierwszym i najbardziej oczywistym skutkiem jego funkcjonowania, podkreśla BBC. Na tle zagrożenia rosyjską agresją Londyn dostarczył do Kijowa wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych NLAW. Według mediów brytyjskich loty z uzbrojeniem odbyły się okrężną drogą przez Morze Północne oraz nad Danią i Polską, gdyż Niemcy nie wyrażają zgody, by broń była transportowana przez ich przestrzeń powietrzną. Z kolei szef Polskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch powiedział, że Polska przekaże Ukrainie kilkadziesiąt tysięcy sztuk amunicji. W ścisłym kontakcie z prezydentem zapadła decyzja o przekazaniu stronie ukraińskiej amunicji o charakterze defensywnym. Tę decyzję finalizuje minister obrony narodowej, dodał Soloch.